Kasprzaka reprezentującego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Panie Łukaszu, pańska jest scena, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i przedstawienia argumentów ważnych z punktu widzenia województwa dolnośląskiego. Dokument umowy partnerstwa jest niezwykle ważny, ponieważ będzie determinował to, w jaki sposób będziemy wydatkować środki na terenie naszego regionu, naszego województwa. Stąd niezwykle ważne jest to, aby był to dobrej jakości dokument. Województwo Dolnośląskie przekazało w ramach trwających konsultacji społecznych ponad 100 uwag do tego dokumentu. Jednak chciałbym Państwu zwrócić kilka istotnych uwag do treści i założeń tego programu, niezwykle ważnych właśnie z punktu widzenia województwa dolnośląskiego, które, jak już było wspominane, jest jednym z dwóch regionów w Polsce, które w perspektywie 2021-2027 jest klasyfikowane jako region w okresie przejściowym, czyli region, w którym średnia na jednego mieszkańca przekroczyła 75% średniej unijnej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ będziemy mieli do dyspozycji mniej środków, mniej alokacji na regionalny program operacyjny, ale także poziom dofinansowania będzie mniejszy niż do tej pory mogliśmy wykorzystać. Zaproponowana alokacja w dokumencie umowy partnerstwa do województwa dolnośląskiego jest zdecydowanie niska i powinna zostać diametralnie zwiększona. Proszę Państwa, na terenie województwa dolnośląskiego, które rozwija się bardzo dobrze, jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się województw dzięki m.in. polityce spójności, to jednak występują ogromne zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Mamy bardzo silne rozwinięte ośrodki subregionu wrocławskiego i legnicko-głogowskiego, wśród których jednak też znajdziemy jednostkowo jednostki samorządu terytorialnego, które mają problemy społeczno-gospodarcze, ale na południu województwa mamy górzyste subregiony jeleniogórskie oraz subregion bałbrzyski, które zmagają się z bardzo dużymi problemami społeczno-gospodarczymi. Jeżeli w 2015 roku średnia unijna PKB na mieszkańca w województwie dolnośląskim wynosiła 76% średniej unijnej, to w subregionie jeleniogórskim wynosiła 55% średniej, a w subregionie wałbrzyskim 50%. Widzimy tutaj, jaka jest olbrzymie zróżnicowanie wewnątrzregionalne w naszym regionie. Te statystyki też wskazują na to, iż 81% obszaru województwa dolnośląskiego leży poniżej tej 75% średniej unijnej, co przekłada się na fakt, iż 62% ludności województwa dolnośląskiego mieszka na obszarze, które jest poniżej średniej unijnej 75%. To nam jasno wskazuje, iż alokacja województwa dolnośląskiego powinna być zdecydowanie wyższa. Subregiony na południu województwa zmagają się z dużymi problemami, czy depopulacji, starzenia się województwa, dostępności transportowej. Wiele inwestycji wymaga także w zakresie efektywności energetycznej. Na to wszystko są potrzebne środki, m.in. z regionalnego programu operacyjnego, dlatego apelujemy o zwiększenie alokacji dla tego programu. Zwracam również uwagę na fakt, iż na terenie województwa dolnośląskiego jest 17 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które to są obszarem strategicznej interwencji państwa. Wśród tych miast 46% ludności zamieszkuje miasta klasyfikowane w typologii jako miasta kryzysowe. Więc mamy tutaj duże potrzeby i środki, które powinny zostać zwiększone w ramach regionalnego programu operacyjnego, powinny wspierać rozwiązywanie tych problemów. W tym kontekście należy się zastanowić nad możliwością zastosowania mechanizmu transferu środków z regionów słabiej rozwiniętych do regionów w okresie przejściowym, aby zapewnić wysoką alokację dla województwa dolnośląskiego. Jednocześnie w ramach przyszłej perspektywy będziemy wdrażać Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Zarząd województwa dolnośląskiego stoi na stanowisku, iż powinien być on wdrażany i zarządzany z punktu widzenia regionalnego, z poziomu regionalnego. Tylko takie wdrażanie i zarządzanie środkami tego funduszu pozwoli skoordynować i zapewnić komplementarność wydatkowania środków na terenie regionu i województwa dolnośląskiego. Dlatego też apelujemy, aby taki system wdrażania i zarządzania został przyjęty. Apelujemy również, aby obok subregionu wałbrzyskiego mógł z tego funduszu korzystać również powiat kamiennogórski, który został funkcjonalnie, działał funkcjonalnie w ramach dolnośląskiego zagłębia węglowego, a także obszar powiatu zgorzeleckiego Bogatyni, ponieważ już chcemy objąć pewnymi działaniami ten obszar, aby prowadzić sprawiedliwą transformację. Również ważna jest kwestia demarkacji. Wydaje się, że w dokumencie powinna zostać ona lepiej opisana i pokazać demarkację pomiędzy różnymi środkami i funduszami, które będziemy mieli do dyspozycji w regionie. Dziękuję Państwu bardzo za ten głos. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz o głos pana Krzysztofa Iwaniuka, reprezentującego Związek Gmin Wiejskich RP. Bardzo dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, myślę, że obszary wiejskie w Polsce, które zajmują aż 93% powierzchni naszego kraju, gdzie mieszka 40% mieszkańców, Polaków, także wymagają rzeczywiście nowego spojrzenia, żeby nie pogłębiać dalej dysproporcji. 30 lat to dobry okres na podsumowania i wyraźnie widać, że po tym okresie, a szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, bogaci stają się coraz bogatsi, natomiast biedni coraz biedniejsi.
I to rzeczywiście dotyczy praktycznie każdego regionu poza obszarami metropolitalnymi, poza obszarami podmiejskimi, czy jakimiś gminami, które mają no, jakąś specyfikę swoją i nie żyją z rolnictwa. Największym problemem są te odległe obszary od centrów, najczęściej w strategiach wojewódzkich definiowane jako zmarginalizowane. One sobie nie poradzą, jest to, tam się koncentrują wszystkie problemy i kumulują się one i demograficzne, i społeczne, i ekonomiczne, i gospodarcze. Związek Gmin Wiejskich kilka lat temu robił analizę i ankietę, jakie są potrzeby wydatkowe w tych naszych gminach członkowskich i nie tylko. Pula środków, która jest niezbędna dla elementarnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej, no, sięgnęła rzędu 40 miliardów złotych. To są główne zadania, główne potrzeby, które, bez których nie pójdziemy dalej, bo jeżeli nie będzie elementarnej infrastruktury, trudno mówić, żeby znaleźć jakiegoś inwestora, żeby myśleć o innych sprawach, które są konieczne dla strategii rozwoju danej gminy czy danej jednostki. 2/3 gmin w Polsce za chwilę będzie miało mniej niż 5 tysięcy mieszkańców. To są, mówię, te gminy, które nie poradzą sobie w żaden sposób same i przed nami ogromne wyzwanie, żeby odwrócić te trendy, które obserwujemy.